Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed spotkaniem Śląsk-Wrocław Lechia Gdańsk. Jest z nami trener pierwszego zespołu Piotr Stokowiec i od razu przechodzimy do pytań przesłanych przez dziennikarzy. Jakub Kowalikowski pyta, Lechia jest bardzo blisko podium. Czy w klubie otwarcie mówi się o zakończeniu sezonu w top 3? Czy skupiacie się tylko na każdym kolejnym meczu i nie narzucacie na siebie sztucznej presji? Kolejny raz powtórzę, że zawsze będziemy grali o najwyższe cele, o takie, jakie są tylko możliwe. Jak przystało na sportowca, na trenera, myślę, że kibice już zdążyli mnie poznać, że sięgamy najwyżej, jak to tylko jest możliwe. Ale znamy też również nasze ograniczenia i sytuację, która jest. Także zrobimy wszystko, żeby grać o jak najwyższe miejsce, bo taki jest sens rywalizacji, sens grania. Natomiast no, trzeba pamiętać jednak, że Raków ma jeden mecz mniej, a nas czekają też bardzo trudne mecze w tej chwili z tego topu naszej ligi, jak Piast, Legia, Lech, który też jest po zmianie trenera i czy będzie po zmianie trenera. Także takie można powiedzieć, że teraz wyzwanie wielkie przed nami, ale oczywiście, że zrobimy wszystko, żeby walczyć o najwyższe cele, ale musimy sobie zdawać sprawę i realnie patrzeć na sytuację, że nie będzie to łatwe. Także tak, chcemy grać. Ja mam taką satysfakcję, można powiedzieć, z tego, że niedawno no, byliśmy postrzegani jako drużyna, która zepsuła sezon, która jest w permanentnym takim dołku, a dzisiaj mówimy, minęło półtorej miesiąca, mówimy już o medalach, także cieszę się z tego, ale podchodzimy do tego na spokojnie. Na pewno zrobimy wszystko, żeby walczyć o jak najwyższe miejsca. Jakub Trać pyta o ostatni mecz z Zagłębiem Lubin, kiedy w pierwszym składzie zagrało wielu zawodników, którzy przez większą część sezonu nie należeli do podstawowych. Mimo to Lechia zagrała ciekawy, ofensywny futbol. To jest powód do zadowolenia? Dobre pytanie i fajnie, że tutaj pan redaktor zauważa, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu i to było widoczne. Tak chcemy grać ofensywnie, chcemy grać widowiskowo. Nie zawsze się to udaje, zdarzają się różne ograniczenia, czy to kontuzji, chorób, czy różnych absencji. I na pewno to był nasz mecz, gdzie stworzyliśmy mnóstwo sytuacji i taką Lechię byśmy chcieli widzieć. Będziemy dążyć, żeby właśnie w ten sposób grać i budować akcje i żeby to trwało i żeby była powtarzalność i w następnych spotkaniach też byśmy chcieli tak funkcjonować. Kamil Fijalski. W meczu z Zagłębiem mogliśmy znów oglądać w podstawowej 11 Tomasza Mokowskiego. Czy możemy się spodziewać, że jego dobry ostatni występ przełoży się na kolejne mecze w wyjściowym składzie? Tomek zawsze był zawodnikiem podstawowego składu i można powiedzieć, że taka niefortunna czerwona kartka i później kontuzja, bo też był szykowany do grania w tej rundzie na mecz z Rakowem, ale kontuzja no, nie uniemożliwiła mu to. Drużyna dobrze zafunkcjonowała i na chwilę wypada, ale to jest zawodnik, który jest bardzo stabilny, który dobrze się prezentuje i na pewno dużo może dać drużynie i cieszę się, że pokazuje swoją wartość i myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w kolejnych meczach to udowadniał, bo to nam zwiększa rywalizację i podnosi poziom taki bezpośrednio sportowy. Jakub Trać zwraca uwagę, że sezon wkracza w decydującą fazę i za miesiąc będziemy już blisko rozstrzygnięć. Co pana zdaniem zadecyduje o tym, kto zajmie miejsce na podium? Oczywiście poza tym, że liczba punktów. Zawsze powtarzałem, że drużyna to nie jest tylko 11 zawodników. Nie ma drużyny, która by rozpoczęła sezon w tym samym składzie i w tym samym składzie go kończyła. Dlatego tak ważne jest, że przy tych rotacjach no, trzymamy jakość i dobrze punktujemy. Właśnie można zauważyć, że miesiąc temu ten skład był zupełnie diametralnie inny, bodajże 6 zmian, bo i podstawowymi zawodnikami byli Fila, Pietrzak, Sajew, teraz nie grał Kubicki, Nalepa, także no, ogromna ilość zmian i to pokazuje i to może być właśnie siła i to mogą być te decydujące mecze. Oglądaliśmy wczoraj mecze Ligi Mistrzów, na tym etapie też są kontuzje, zachorowania, sprawy covidowe, także
Myślę, że ta szeroka ławka, to zawiadywanie odpoczynkiem, trzymanie gotowych zawodników, którzy dadzą właśnie taką nową energię, to będzie się mocno liczyło. Jestem bardzo zadowolony, że odzyskaliśmy Mario Malocze, że Żarko wrócił na właściwe tory, gdzie po tych perypetiach zdrowotnych też to było nieoczywiste. I przy tych zmianach mamy nową energię w drużynie. Także ja liczę, że zawodnicy tacy właśnie jak Fila, Pietrzak, to są zawodnicy też podstawowego składu, że oni za chwilę znowu wejdą z nową energią i to pomoże nam w takiej bezpośredniej walce o najwyższe cele. O sprawy związane z zawodnikami pyta Maciej Głąbiowski. Niektórym zawodnikom, którzy pojawiają się ostatnio w składzie Lechii, z końcem czerwca bieżącego roku kończą się kontrakty. Czy są obecnie prowadzone rozmowy mające na celu ich przedłużenie? Niektóre rozmowy są gdzieś tam prowadzone i niektórzy pracują na te argumenty do tych rozmów i można powiedzieć, że podkreślić jedno, że na pewno nikt nie został skreślony. Wszyscy pracują na to, żeby polepszyć sobie swój byt, swoje warunki czy taką pozycję negocjacyjną. Sezon, jeszcze zostało kilka meczów i na tym się skupiamy, ale myślę, że tutaj nie ma w tym wielkich sensacji. Siądziemy, poczekamy, bo widzimy, ile znaczy miesiąc w piłce i jak może się zmienić diametralnie sytuacja poszczególnych zawodników. Także czekamy z tym. Myślę, że mamy silny kręgosłup tej drużyny. Potrzeba nam kilku wzmocnień do rywalizacji i jesteśmy określeni. My wiemy, co potrzeba tej drużynie i na pewno trzeba to powiązać jeszcze ekonomicznie, budżetowo i tak będziemy działać, a zawodnicy mają ostatnie szanse na to i ja liczę, że właśnie dostarczą argumentów też sobie do tego, żeby jeszcze w tej decydującej części sezonu podnieść swoją wartość i swoje argumenty. Bartosz Naus pyta o pozycję Łukasza Zwolińskiego. Czy prawe skrzydło to miejsce na boisku, które jest dla niego optymalne i w jakim stopniu jest pan zadowolony z tego, jak do tej pory Łukasz wywiązuje się z zadań przypisanych do pozycji skrzydłowej? Ja myślę, że najważniejsza jest skuteczność i to, jak Łukasz wywiązuje się z tych zadań, a wychodzi mu to bardzo dobrze. Nikt nie zagwarantuje tego, że będzie grał na dziewiątce i też będzie strzelał bramki. On grając, nawet jak tutaj pan redaktor nazwał, na prawym skrzydle, co nie jest do końca prawdą, bo ma zadania takie, żeby znajdować się często w polu karnym i to też w zależności od tego, jak gra przeciwnik, te jego zadania się trochę zmieniają. Przy tym natłoku teraz meczów też nie jest powiedziane, że nie będzie jakiejś rotacji. Efekt jest bardzo ważny i w każdym meczu Michał grając na tej czy na innej, Łukasz, przepraszam, grając na tej czy na innej pozycji, to stwarza sobie sytuacje stuprocentowe. Ten jego expected goals jest naprawdę na wysokim poziomie i o to chodzi, a to nie system gra, tylko człowiek i myślę, że wiązuje się z tych ze swoich zadań bardzo dobrze i myślę, że ta współpraca wygląda obiecująco i napawa optymizmem. Paweł Skorp wraca do jednej z ostatnich wypowiedzi przed meczem z Pogonią Szczecin, kiedy komplementował pan akademię tego klubu. Jak postrzega pan młodzież ze Śląska Wrocław? Bardzo dobrze, bo nie ma drużyny drugiej, która miałaby rezerwy tak wysoko w drugiej lidze. Także ta pozycja pokazuje, że ta praca jest dobrze wykonywana. Zresztą znam dyrektora tam Akademii, Krzyśka Paluszka, który na pewno wykonuje dobrą pracę i myślę, że ta praca jest wykonywana bardzo dobrze. Wielu młodych zawodników tam się promuje, wielu gra. My również chcemy iść podobną drogą i idziemy tą drogą. Też stawiamy na młodych zawodników, nie chcę oceniać, bo z młodymi zawodnikami tak jest, że po prostu są te wahania formy i nie występują młodzi tylko dlatego, że są młodzi, tylko no, muszą być gotowi wystarczająco dobrze, ale w ostatnim składzie grało dwóch młodzieżowców, mimo że wymóg jest jednego i trzeci jeszcze pokazał się na boisku. Także
Ja cały czas jestem za taką opcją właśnie, żeby wprowadzać młodych zawodników i tu można Śląskowi też pogratulować dobrej pracy, bo te rezerwy stoją bardzo dobrze i wielu młodzieżowców jest w tej szerokiej kadrze i w pierwszej jedenastce w Śląsku Wrocław. Pozostając przy Śląsku, w Śląsku jest nowy szkoleniowiec, Jacek Magiera. Jak może pan ocenić jego dotychczasową pracę w klubie? Widać różnicę w porównaniu z tym, co prezentował wcześniejszy trener? To pytanie również od Pawła Skorba. Ja myślę, że za wcześnie na to, żeby oceniać czyjąś pracę i tutaj nie jestem... Myślę, że to niezbyt by ładnie wyglądało, gdybym porównywał szkoleniowców. Współpracowaliśmy na Niwie też, gdy Jacek był trenerem reprezentacji młodzieżowych i tutaj cały czas mieliśmy kontakt, także to jest dobry szkoleniowiec i widać, że ten efekt taki bezpośredni w postaci zwycięskiego meczu wyjazdowego, co Śląsk ostatnio miał z tym duże problemy, przyniósł efekt. Zmienili system, grają trójką obrońców. I myślę, że tutaj dopiero ten taki okres pracy dopiero jest za krótki, żeby już go oceniać, ale na pewno pierwsze efekty już są widoczne i są pozytywne, bo zdobyli 3 punkty. My mamy swoje przemyślenia, swój sposób, też potrafimy grać na trójkę, potrafimy zmieniać systemy w trakcie meczu. Nie będę zdradzał systemu i sposobu grania na Śląsk, ale plan mamy zarysowany, jesteśmy przygotowani jak zawsze do każdego przeciwnika i na Śląsk również jesteśmy przygotowani. Także cieszę się, że dojdzie do takiego spotkania, miło będzie tutaj z Jackiem się spotkać, z jego sztabem. I myślę, że powinna być fajna taka interakcja, bo myślę, że ten mecz, ta taktyka będzie odgrywała dużą rolę i zobaczymy, kto wyjdzie z niej zwycięsko. No właśnie, do tej zmiany szkoleniowca w Śląsku Wrocław nawiązuje również Jakub, który się pyta, czy to utrudnia w jakiś sposób przygotowanie taktyczne do sobotniego spotkania? Można powiedzieć, że opieraliśmy się na ostatnim meczu i na tym bardziej na takim systemie, który preferuje w tej chwili Śląsk. I czy to utrudnia? Z jednej strony tak, bo materiału jest mało, a z drugiej jest to prostsze, bo jest krótki okres czasu i to też sprawia, że my bardziej koncentrujemy się na sobie i na tym, co my chcemy grać. Bierzemy pod uwagę oczywiście też ten czynnik przeciwnika. I te podstawowe rzeczy przerobiliśmy w tym mikrocyklu, jak my chcemy funkcjonować, jeśli chodzi o takie założenia w defensywie, ale również w ofensywie, bo ta nasza gra wygląda coraz lepiej, z większym polotem i taką dyspozycję z ostatniego meczu chcielibyśmy pokazać, utrzymać, a wtedy myślę, że wtedy już niech przeciwnik się martwi o to, jak tutaj zniwelować tak dobrze grającą Lechię. Dziękuję zatem, życzę 3 punktów w sobotę i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.